Cześć, cześć, siemanko, witam Was na moim kanale. Dawno nie było filmów tego typu. Oczywiście, bo wczoraj wstawiłem film o Rójce, no i dzisiaj postanowiłem, że powrócę do tej serii, do serii aktualizacji mrówek, bo no jakoś mi się zachciało powrócić do tej serii, a więc przybyło mi mrówek. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale trochę mi się zmniejszyła ta liczba też mrówek i zwiększyła, więc tak pół na pół. A więc myślę, że możemy zaczynać. Dobra, więc pierwszą kolonią jest Messer Barbarus. U tej kolonii wyszło na plusy i minusy, tak jak mówiłem. No, ubyło lekko mrówek. Przyniosłem je do tego gniazda, mają też arenę, ale nie będę areny raczej pokazywał, bo tam nie ma nic ciekawego, nie ma nawet ani jednej mrówki. No i nareszcie królowa, moja królowa, złożyła larwę, jakby jajeczko, jedyne jajeczko, albo nie jedyne, które zamieniło się w poczwarkę największego majora, czyli no po prostu majora, żadnego minora, ani innych takich mrówek, tylko w prawdziwego majora. Tylko w prawdziwego majora. Musiałam zrobić cięcie, bo wiecie, siostra tam. Zaraz zrobię, nie wiem, czy one dalej się karmią, tak. Zrobię przybliżenie na karmiące się majory. Kurde. O, macie taki ładny kadr. Już mam lepszą kamerę. Znaczy nie lepszą kamerę, bo mam telefon ten sam, ale chodzi mi o statyw i o lepszą jakość. Widzicie, tutaj się karmią. Nie będę puszczał timelapsa, bo po co, bo lepiej sobie poglądać jak. No i ja będę też sobie z wami oglądał, no i nic nie gadam. Dobra, więc następną mrówką jest Formica, o ile się nie mylę, Cinera. Niestety wam za dobrze jej nie pokażę, ponieważ wiecie, formiki to są brudasy totalne i zabrudzają tak probówkę, że po prostu nie da się jej dokładnie nagrać. Zaraz mi wywali statyw. Dobra, a więc macie królową. Królowa ma tam kilkanaście larw, dwie poczwarki. Jedna poczwarka jest wszędzie, a jednak nie. Możecie napisać w komentarzu, co w tym chodzi, ja nie rozumiem tego. Zaraz postaram się wam pokazać ją od dołu, że w sensie larwy. No to jest jedna poczwareczka, niestety larw się nie da pokazać. Tam możecie coś zobaczyć takiego, że uda mi się zrobić zbliżenie. No jak widzicie, nie da się za bardzo. Ona ze mną nie współpracuje w nagrywaniu. No zwykła formika Cinera. Nic wielkiego. A więc następnymi mrówkami są Myrmika SP, myślę, że to jest rubra, dokładnie tego nie wiem, zaraz wam pokażę. Tutaj one się, zamiast siedzieć w próbówce, to jest ich mucha, one same sobie to wniosły. O, trupek, ej, w ogóle to jest trupek. Dziwne. No niestety, może jakaś stara, bo widać, że nie jest nowa. Tutaj widzicie, rozebrali tą muchę, same sobie ją wniosły. No i zamiast siedzieć w próbówce, to one siedzą tutaj na w rurce. Tam są cztery królowe i tam, nie wiem, 5 od 7 do 10 robotni, coś takiego. Arena to nie jest nic specjalnego, bo tylko tyle. Czekajcie, o tak się uda mi to pokazać. Dostają miodek, teraz mają akurat żółtko, ponieważ wczoraj im dałem, no i widziałem, że coś tam jakieś robotnicy je jadło. To taka jakby ich dieta mała. No, myrmiki nic specjalnego też, tak samo jak formika. No takie, mi się formiki osobiście nie podobają za bardzo, ale zdecydowałam się na założenie ich hodowli. Dobra, chyba pamiętacie już to tło.
Jest to tło moich. O, widzicie już tam. Moich lasu Snigger. I od razu nie bądźcie w szoku, że królowa mi natworzyła tych poczwarek, ponieważ nie. To... Czekajcie, nagrywa się, nagrywa się. To są podrzucone poczwarki przeze mnie, ale moje nigerki są takie wybredne, że otwierają te poczwarki, zabijają robotnice i wywalają je na arenę. Więc one są... Moje nigerki są mega dziwne. No, ale no takie życie, no po prostu. No, a więc teraz wam zrobię parę zbliżeń na królową i na robotnicę. Dobra, więc jesteśmy w takim jakby przedpokoju ich mrowiska. Widać, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Robotnicy są trochę zdenerwowane. No, ale no narobiło się ich przez te... Zaraz będzie... No już jest półtorej roku, 7 miesięcy, coś takiego. Roki, 7 miesięcy ja mam. Przez... Długi czas, znaczy przez pewien czas je trochę zaniedbałem i robotnice wymarły niektóre. No ale niestety, tak się to mówi, że po prostu takie życie. No i już się odbudowały przez te przez ten miesiąc, coś takiego. Bo te wszystkie robotnice, które tutaj widzicie, to są moje robotnice. Zaraz wam pokażę tak z daleka jakby. O, królowa tutaj się pokazała. Te wszystkie robotnice są moje, jeszcze jest tam 20. 30 na arenie, bo one mają jeszcze tam gniazdo w arenie, jakby takie drugie. No i teraz zrobię kilka zbliżeń na królową. Dobra, więc jesteśmy przy królowej. Czekajcie, może trochę się oddalę. No tutaj też jest rozmazane dość, ale no inaczej wam tego nie pokażę niestety. No królowa nie próżnuje, zaraz wam pokażę jej pakiet, który ostatnio złożyła jakieś 2 dni temu, 3 dni temu. No to jest moja najstarsza mrówka ogólnie na hodowli, te półtorej roku około. Ta królowa to jest najstarsza mrówka, bo robotnicy zapewne mają jakieś pół roku, coś takiego. Niektóre to są dosłownie po 2 dni, po 3 dni mają, albo nawet po kilka godzin, bo widzę, że tutaj żelki biegają. Żelki, czyli mrówki, które dopiero wyszły z poczwarki. No i co, może teraz zrobię zbliżenie na pakiecik jajek. Tak jak mówiłem, królowa nie próżnuje. Widzicie tutaj dość spory pakiecik jajek. Ten kamyczek to nie jest jajko. Dobra, już to wyczyściłem. No tutaj są... Tutaj jest dość sporo jajeczek. Jeszcze na pewno gdzieś są tu jajka i larwy, ale one są raczej zakopane w poczwarkach. A więc no, to chyba na tyle z tej kolonii. Jeszcze mogę pokazać arenę. Dobra, arenę jednak nie pokażę, bo mała przerwa. No i myślę, że zabieram się do samej kolonii. A w sumie to nie jest kolonia, tylko wczorajsze wilkowe kolonie, królowe, które złapałem. Zaraz wam pokażę pierwszą. Tutaj już mi zdjęła skrzydełka. Na razie trzymam je w takim czymś jakby do leków, czy coś takiego. Kupiłem sobie. Na razie trzymam w takim czymś, a jak złożę tam pakiety i tam będą miały już larwy, robotnice, to wtedy przełożę je do czegoś większego, do próbówki czy coś. Tam jak widzicie mają podrzucone poczwarki, podrzucone poczwarki, no dobrze powiedziałem. No i na razie jest git, mam je jeden dzień, no i nie wiem, na razie nie widzę żadnego jajeczka. Więc przechodzimy do następnej królowej, już nie będę robił cięcia, bo ona jest obok niej. Czyli ta królowa jeszcze nie zdjęła mi skrzydełek, poczekam jeszcze ze 3 dni. Jak nic nie będzie, ani jajek, ani skrzydełek nie zdejmie, no to ją po prostu wypuszczę. Albo ją dam moim mesorom, niestety, znaczy... Niestety do śmierci wywołana przeze mnie. A stety to dużo białka dla mesorów. No, więc czekamy i zobaczymy, co się tam dzieje, będzie działo. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest następna komora z królową ze skrzydłami. Z nią zrobię tak samo jak z tamtą, jak nie zdejmiemy za 2-3 dni skrzydełek. No, nigerki, tam nic ciekawego. Nigerki są dobre dla początkujących, od razu powiem, jak ktoś chce, to zaraz pokażę moje nigerki do kupna. Zaraz je pokażę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w sumie zaraz powiem wszystko. Dobra, a więc teraz, czekajcie, tego nie było. O, tutaj jest też następna ze skrzydłami. No mają jeszcze te skrzydełka, ale myślę, że dzisiaj je zdejmą. Jak nie zdejmą, jutro też nie zdejmą, no to je po prostu wypuszczę. No dobra, to przechodzimy do następnej królowej, bo to i tak nie jest nic ciekawego za bardzo.
Znaczy, nie mówię, że lasy Niger nie są ciekawe, bo są bardzo ciekawe, ale te pierwsze początki królowej, no, nie są za ciekawe. Jak wyjdzie pierwsza robotnica, to wtedy już jest ciekawie oglądać. Tutaj mamy następną królową. Dobra, więc jak usłyszycie jakiś hałas, to przepraszam, siostra. Tutaj mamy eksperymencik, czyli eksperyment, no, z dwoma królowymi. Jedna zdjęła skrzydełka, jedna nie. Mają tam dość dużo poczwarek, już takich czarnych. No i na razie to wszystko dobrze idzie, nie zabiły się na razie, ale to wiecie, to dopiero doba minęła. No i co jeszcze mogę powiedzieć o tych Nigerkach? No, na razie wszystko dobrze idzie. Pomyślnie wszystko idzie, tak one wszystkie wyglądają, no i ja je przekładam już. Dobra, więc jesteśmy przy kupnej Nigerce. Ona jest na stówę zapłodniona i ma dwie poczwarki, jak ktoś będzie chciał. To mogę więcej poczwarek dorzucić, maksymalnie mogę dorzucić 10 poczwarek. Znaczy, na pewno ktoś będzie chciał, jak będzie chciał kupić, to na pewno ktoś będzie chciał 10 poczwarek, no więc mu dorzucę. Taka królowa będzie kosztowała o mnie 10 zł i od razu mówię, jest zapłodniona, bo ma już jedno jajeczko, a dopiero jeden dzień ją mam. Więc fajnie, tutaj ma taką próbówkę. Tam sobie te dwie poczwarki, czekajcie zaraz. Zobaczę. Nie, no, nie uda to jajeczko. A nie, ono się jednak przylepia, więc pokażę wam je. Czekajcie. Gdzie jest to jajko? Ja nie mogę go znaleźć. A tu jest, przy wacie. O, tutaj takie. Kurczę, no. Widzicie tutaj takie. Takie. O. Takie tutaj takie malutkie. Nie widać tego, nie pokażę wam tego za bardzo, no bo nie mogę jakby, bo nie widać tego w ogóle, no ale uwierzcie mi, że tutaj jest to jajeczko i ona jest zapłodniona. Czekajcie, jakby było na jakimś czarnym tle, zaraz wracam. O, widzowie, już widać, dobra. Widzicie, ma tutaj jedno jajeczko, więc na pewno jest zapłodniona. No, myślę, że coś z niej będzie i zapraszam do komentarzy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakiś młody hodowca czy coś. Znaczy, ona też jest dobra dla jakichś zaawansowanych, bo to można sobie hodować te nigerki. I teraz za 10 zł od razu mówię, albo, no nie wiem, jeszcze się zastanowię. Jeszcze jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę obniżyć trochę cenę. Więc przechodzimy do następnych królowych. Dobra, więc mamy dwie połączone królowe. To też jest taki eksperyment dla was, żebyście mogli zrobić eksperyment, ale nie bójcie się. Przynajmniej jedna królowa przeżyje, ponieważ jak się wybiją, to jedna i tak przeżyje, ale się wyprowadzą jakby. Tamta druga ją wyprowadzi, no i będzie już ładna kolonia, więc za to bym wziął jakieś 12 zł, coś takiego, taka przecena. Znaczy nie przecena, no ale no po prostu 12 bym chciał. No, one też na pewno mają jajka, zaraz zobaczę, czekajcie. Dobra, znalazłem. Czekajcie, bo teraz już się zgubiłem. Dobra, a więc czekajcie, może tak wam jakoś się pokażę. O. Ostrość. O, widzicie tutaj? Tutaj są około 4 jajeczka, coś takiego. Jest na pewno jedna jest zapłodniona, jak widzicie, tutaj są jajeczka. No. Macie potwierdzenie, że one też są zapłodnione. No i co? No, za te królowe chcę 12 zł. Chciałbym. Dobrze, więc przechodzimy do następnych królowych na. Po prostu na sprzedaż. Dobra, a więc te królowe na razie nie mają jajeczek, ale jak ktoś będzie chciał kupić te trzy, to ja napiszę i wyślę zdjęcie, że czy mają jajeczka, czy nie mają. Więc no, wszystko będzie pod kontrolą. Tutaj są trzy królowe, za nie bym chciał jakieś 15 zł, coś takiego. No, możecie sobie tutaj popatrzeć. No, są trzy królowe. Tu jest jedna. Kurde, trochę. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia. Trzy królowe są. No i przechodzimy do ostatnich dwóch królowych. Dobra, tutaj tło. I są to Tetramorium SP. Światło standardowo się odbija. Czekajcie, ostrość muszę jeszcze ustawić. O! Jak widzicie, są tu dwie królowe. Na razie się nie wybiły tak samo. Mam tam mącznika jakiegoś jeszcze resztki. To są larwy poczwarki. Nie, to nie są akurat larwy i poczwarki. To wszystko jest na dole. Jak widzicie, tu jest tego dużo.
przewrócę niestety te królowe. O, mają, widzicie tutaj, ładne zbliżonko zrobiłem. Są tam ze dwie, ze trzy poczwarki. No, myślę, że wprowadzę tą kolonię. No i jeszcze ostatnie, no tak, bo nie pokazywałam wam dawno modliszki. Dobra, więc mamy modliszkę. Jest już ona duża, strasznie. Widzicie, do telefonu chcę pójść. Chodź tu. Ty kurde, ty babsonie. Dobra, zmniejszymy trochę. O. Widzicie, jest dość duża. Jest to L6 i to jest samiczka. Myślę, że nagramy z moim kolegą dopuszczanie tych modliszek, bo mój kolega ma samca. Więc myślę, że za jakieś 4 miesiące, 3 będzie już dopuszczanko. Czekajcie, światło bardziej tutaj. O, pokaż się. Widzicie, ona ma takie czarne i to nie bójcie się, ona nie gnije ani nic. To jest po prostu imitacja dużych oczu. Tutaj się patrz. Tutaj. Ona zawsze gdzie indziej się patrzy, gdzie ja chcę. No taka jest. Ładna już modliszka wielka jest. I to jest ta sama, żeby nie było. To jest naprawdę ta sama modliszka. Jest piękna strasznie. No i co, myślę, że tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. O, siedź tu sobie, pokaż się, widzą tutaj. Tutaj, dobra, nieważne. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. O, tu. Dobra, nieważne. Kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnych materiałach.